Otwieram 22. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Miłomłynie. Witam pana burmistrza. Witam pana sekretarza. Witam zgromadzonych przed ekranami mieszkańców, sołtysów i radnych. Na podstawie dostarczonych kart do głosowania stwierdzam kworum. Dostarczono 15 kart, także 100% frekwencji. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i odczytanie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Miejskiej. Punkt trzeci, informacja o działalności burmistrza w okresie między sesjami oraz działań podejmowanych w kierunku aktywizacji inwestycyjnej na terenie obszaru ochrony zdrowiskowej Miłomłyn. Punkt czwarty, przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-20, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu w szkołach prowadzonych przez gminę Miłomłyn. Punkt piąty, informacja o funkcjonowaniu Ludowego Klubu Sportowego Tęcza, Uczniowego Klubu Sportowego Lider oraz Gminnego Klubu Sportowego Kormoran. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu Wsparcie Gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miłomłyn na lata 2020-2035. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Miłomłyn na 2020 rok. Punkt dziesiąty, interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Punkt jedenasty, wolne wnioski i informacje. Punkt dwunasty, zakończenie obrad sesji. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Miejskiej. Na podstawie dostarczonych kart do głosowania wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem protokołu. Punkt trzeci, informacja o działalności burmistrza. Proszę panie burmistrzu. Pisy. 5 października podpisanie aktów notarialnych na złożoność przesyłu z Energo, dostarczanie tam prądu dla mieszkańców, podpisanie dwóch umów na zatrudnienie stażystów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie. 6 października podpisywałem akt notarialny na sprzedaż działki w Liksajnach, ale także spotkałem się na spotkaniu gmin uzdrowiskowych z Centrum Wdrażania i Promocji i Innowacji w Olsztynie w sprawie możliwości rozwoju uzdrowi w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Staramy się, żeby gminy uzdrowiskowe miały zabezpieczone pieniądze na ich rozwój w tej perspektywie. 7 października brałem udział w nagraniu wywiadu dla telewizji Kopernik dotyczące rozwoju uzdrowiska oraz planów inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Miłomłyn.
8 października spotkałem się z panem Jarosławem Tokarczyk z Gazety Olsztyńskiej w sprawie udziału w 4. Kongresie Przyszłości oraz spotkałem się także z panią Agatą Weber, właścicielem firmy Weber Spółka z OOS Gdańska dotyczącą promocji w czasopiśmie branżowym Liderzy Samorządu 2021. Spotkałem się także z panem Januszem Wiadro z firmy Elektronik dotyczące pomiaru sztucznego oświetlenia na płaszczyźnie stolików i tablic w szkole podstawowej w Miłomłynie. Musimy takie badanie przeprowadzić, bo to jest obowiązek przekazać dla sanepidu w Ostródzie. 14 października spotkałem się w szkole podstawowej w Bynowie z okazji Dnia Edukacji. Było to takie spotkanie zamknięte, typowo z nauczycielami szkoły. Także w tym dniu brałem udział w zebraniu sołeckim w sołectwie Wólka Majdańska w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na bieżący rok. 15 października odbieraliśmy po wykonawcy odbiór punktu przedszkolnego Jasi Małgosia. Dotyczyło to wymogów przeciwpożarowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Spotkałem się także z panem Arturem Zabłockim z firmy Zabart.com z Ostródy w sprawie opracowania jednolitego systemu komunikacji wizualnej dla gminy Miłomłyn. Założenia i zakres systemu to jest opracowanie oficjalnej wersji herbu gminy Miłomłyn opartego na historycznym herbie miasta. Herb pełni też rolę znaku gminy, opracowanie logotypu gminy, herb gminy jako sygnet zestawionego z nazwą Miłomłyn bądź gminą Miłomłyn, opracowanie wersji pełnokolorowej, monochronicznej, negatywowej dla wyżej wymienionych elementów, opracowanie oficjalnej wersji flagi miejskiej w oparciu o herb miasta, ustalenie topografii dla wszelkiego rodzaju materiałów, które wychodzą z gminy, z urzędu. 16 października spotkałem się z panem Wojciechem Mazurkiewiczem z firmy Energale w sprawie budowy fermy fotowoltaicznej na terenie dzierżawionym od gminy Miłomłyn. Firma Energale chce zainwestować w fermę fotowoltaiczną do produkcji prądu tutaj na naszym terenie. No i rozmowy prowadzimy, czy w ogóle można na tym terenie postawić taką dużą fermę. Spotkałem się także z nauczycielami szkoły podstawowej w Miłomłynie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 22 października wspólnie z panią Skarbnik brałem udział w spotkaniu z dyrektorem generalnym wojewody warmińsko-mazurskiego panem Pawłem Żukowskim w sprawie środowiskowego domu samopomocy w Tarnie. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020, w tym o wynikach sprawdzianu egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę Miłomłyn. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miłomłyn w roku szkolnym 2019-2020. Obowiązek sporządzania przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny wynika z dyspozycji artykułu 11 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe, która mówi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i nadzoru pedagogicznego. Takie sprawozdanie w październiku radnym zostało przesłane. W tym sprawozdaniu zawarta jest sytuacja demograficzna, czyli liczba urodzeń od 2010 roku do 2020 roku, do października bieżącego roku, liczba dzieci w punktach przedszkolnych w tym roku szkolnym i sytuacją porównawczą w roku poprzednim, liczba dzieci w oddziałach zerowych, liczba dzieci w klasach 1-3 w szkole podstawowej w Liwie, w szkole podstawowej w Bynowie oraz liczba dzieci w szkole podstawowej w Miłomłynie, klasach 1-8.
Podana jest również szczegółowa informacja na temat nauczycieli w szkołach z podziałem na stopnie awansu zawodowego. Tutaj nadmienię, że stan zatrudnienia jest identyczny jak w poprzednim roku szkolnym. Stan zatrudnienia również pracowników administracyjno-obsługowych. Również sytuacja tutaj w zatrudnieniu się nie zmieniła. Jest podana szczegółowa baza lokalowa i sportowa szkół i są podane wyniki egzaminów klas ósmych w bieżącym roku szkolnym. Są podane koszty dowożenia dzieci do szkół oraz wydatki placówek oświatowych, wykonanie za 2019 rok każdej ze szkół oddzielnie. Są podane również projekty realizowane i zrealizowane w szkołach ze wsparciem środków zewnętrznych. I także jest szczegółowa informacja o działalności szkół, konkursach, zawodach sportowych i wynikach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny porządku obrad. Informacja o funkcjonowaniu Ludowego Klubu Sportowego Tęcza, Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider oraz Gminnego Klubu Sportowego Kormoran. Przedstawię dostarczone do Rady Miejskiej sprawozdania. Zaczniemy od Klubu Sportowego Tęcza. Sprawozdanie z działalności Ludowego Klubu Sportowego Tęcza Miomyn w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 26 października 2020 roku. Na początek pragniemy poinformować, iż skład zarządu naszego klubu przedstawia się następująco. Andrzej Bałdyga, prezes, Leszek Piekut, wiceprezes, Jacek Wawrecki, skarbnik, Maryła Wawrecka, sekretarz, Mirosław Ruczyński, członek, Bernard Markuszewski, członek, Roman Dymski, członek, Dawid Idzikowski, członek. W omawianym okresie sprawozdania klub uczestniczył w rundzie wiosennego sezonu 2019-2020 i prowadził zajęcia z następującymi grupami wiekowymi. Seniorzy, klasa okręgowa, grupa druga, Młodzik, druga liga wojewódzka, Orlik, rozgrywki turniejowe, szkółka piłkarska, szkolenie dzieci. Zajęcia w rundzie wiosennej sezonu 2019-2020 z drużyną seniorów prowadził pan Maciej Czerkawski, posiadający uprawnienia trenerskie UEFA, a Rafał Gołębiewski, posiadający uprawnienia trenerskie UEFA B, jako asystent trenera oraz trener bramkarzy wszystkich grup naszego klubu. Zajęcia treningowe planowane były 3 razy w tygodniu, a mecze mistrzowskie miały odbywać się przeważnie w weekend oraz czasami w środy. Zajęcia w rundzie wiosennej sezonu 2019-2020 z drużyną Młodzika prowadził pan Rafał Wyralski, posiadający uprawnienia trenerskie UEFA B. Zajęcia treningowe planowane były 2-3 razy w tygodniu, a mecze mistrzowskie miały się odbywać w piątki. Zajęcia w rundzie wiosennej sezonu 2019-2020 z drużyną Orlika prowadził pan Rafał Gołębiewski, posiadający uprawnienia trenerskie UEFA B. Zajęcia treningowe planowane były 2-3 razy w tygodniu, natomiast mecze mistrzowskie miały się odbywać w poniedziałki. Zajęcia ze szkółką piłkarską prowadził pan Rafał Gołębiewski, posiadający uprawnienia trenerskie UEFA B. Treningi planowane były 2 razy w tygodniu i mają na celu zachęcenie młodszych dzieci do uprawiania piłki nożnej. W związku z ogólnoświatową pandemią koronawirusa, decyzją zarządu do 11 marca 2020 roku zostały wstrzymane wszystkie rozgrywki oraz treningi piłkarskie w całej Polsce. Do treningów decyzją rządu wróciliśmy 11 maja 2020 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o nierozgrywaniu rundy wiosennej sezonu 2019-2020, a za końcowe miejsca uznano wyniki uzyskane w rundzie jesiennej sezonu 2019-2020. Po tej decyzji seniorzy sezon zakończyli na ósmym miejscu w tabeli, rozgrywając 2 mecze mniej od pozostałych drużyn. Drużyna Młodzika swoje rozgrywki zakończyła na 5. miejscu w tabeli. Drużyna Orlika swoje rozgrywki zakończyła na 4. miejscu w tabeli. Ponadto w omawianym okresie klub Tęcza Miłomyn przystąpił do rozgrywek sezonu 2020-2021. Na tenże sezon zgłoszono do rozgrywek następujące grupy wiekowe. Seniorzy, klasa okręgowa, juniorzy, młodsi, druga liga wojewódzka, Młodzik, druga liga wojewódzka, Orlik, liga turniejowa, szkółka piłkarska. Na chwilę obecną w Tęczy mamy 4 grupy młodzieżowe, czego nigdy w historii naszego klubu nie było. Doszła drużyna juniora młodszego, są to chłopcy z rocznika 2004-2007. Jest to drużyna, która kiedyś została rozwiązana z powodu małej ilości rocznika w tej chwili
W tej grupie mamy 16 chłopców i chcąc zachęcić ich do trenowania, otworzyliśmy tą grupę wiekową. Można powiedzieć, że jest to już przedsionek przed grą w drużynie seniorów, na co bardzo liczymy, bo paru chłopców ma spory potencjał sportowy. W zajęciach organizowanych przez LKS Tęcza i Łomyn trenuje we wszystkich grupach 87 zawodników, z których zdecydowaną większość stanowi młodzież z terenu gminy Miłomyn. Tym samym zajęcia treningowe stanowią doskonałą formę aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kształtują w zawodnikach pozytywne cechy charakteru poprzez rywalizację. Natomiast uczestnictwo w zawodach stanowi doskonałą formę promocji gminy Miłomyn. Chciałbym serdecznie w tym miejscu podziękować burmistrzowi, że pomimo nierozgrywania rundy wiosennej nie została uszczuplona dotacja, choć tej i tak ciągle brakuje za oszczędzone pieniądze oraz wsparciu sponsorów udało nam się zakupić nową profesjonalną kosiarkę do koszenia boiska. W rundzie jesiennej sezonu 2020-2021 drużyna seniorów aktualnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli, a do rozegrania pozostały jeszcze dwie kolejki. W rundzie jesiennej sezonu 2020-2021 drużyna juniora młodszego aktualnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W rundzie jesiennej sezonu 2020-2021 drużyna młodzika zajmuje trzecie miejsce w swojej grupie. W rundzie jesiennej sezonu 2020-2021 drużyna Orlika awansowała do drugiej rundy turnieju. Szkółka piłkarska ma na celu przygotowanie dzieci do rozgrywek ligowych, a jest nam miło poinformować, że dzieci ciągle przybywa, nawet tych najmłodszych. Swoją działalność statutową LKS Tęcza Miłomyn opiera głównie na dotacji Urzędu Miasta i Gminy Miłomyn oraz wsparciu finansowym różnych firm oraz osób prywatnych, co w obecnej sytuacji jest bardzo trudne, ale nie zawiedliśmy się na naszych darczyńcach. Jest nam też miło poinformować, że głównie dzięki poparciu pani Beaty Mazur udało nam się pozyskać od starosty powiatu dresy dla wszystkich dzieci naszego klubu oraz został też dokupiony sprzęt treningowy. Udało nam się również uzyskać z akcji 1% dla klubów organizowanej przez WMZPN kwotę 2800 zł, która w całości zostanie przekazana na sprzęt sportowy dla grup młodzieżowych. Należy też poinformować o pracach, które zostały wykonane na naszym stadionie. Dzięki zaangażowaniu zarządu udało się pozyskać sponsora, który naprawił wszystkie lampy oświetleniowe na stadionie. A już w listopadzie zostaną wymienione wszystkie żarówki na LED-owe, dzięki czemu spokojnie możemy trenować nawet w późniejszych godzinach. Dzięki zaangażowaniu burmistrza udało się pozyskać środki od marszałka województwa, dzięki czemu nasz stadion zmieni się nie do poznania. Zrobiony został już remont murawy, która wygląda rewelacyjnie. Zostały zamontowane już nowe ławki dla rezerwowych, a już niebawem powstanie nowa trybuna dla kibiców na 146 miejsc. I można śmiało powiedzieć, że nie musimy się wstydzić stadionu w Miłomynie. Zobowiązania LKS Tęcza Miłomyn reguluje terminowo. Na chwilę obecną klub nie posiada żadnych zaległości finansowych. Nasz klub funkcjonuje dzięki nieodpłatnym zaangażowaniu członków zarządu. Nasz klub pamięta również o swoich kibicach. Podczas meczy rozgrywanych na własnym stadionie przeprowadzamy losowanie atrakcyjnych nagród, m.in. torty, indyki, bony na usługi kosmetyczne, sprzęt AGD oraz wiele innych drobniejszych nagród. Nagrody sponsorują różne firmy w zamian za reklamę na plakatach oraz mediach społecznościowych. Cel na 2021 rok. Po ponad 20 latach doczekaliśmy się pierwszego etapu remontu budynku klubowego, który obejmował parter. Czekamy teraz na drugi etap, który będzie obejmował piętro naszego budynku. Drużyna seniorów będzie walczyła o jak najlepszy wynik w klasie okręgowej. Cel, jaki został postawiony, to zajęcie miejsca w pierwszej trójce naszej ligi. Drużyny młodzieżowe grają o jak najlepszy wynik, który dla tych młodych chłopców i dziewczynek jest ważny, ale dla nas celem jest, żeby zachęcić jak najwięcej dzieci do uprawiania sportu. Ze sportowym pozdrowieniem, z upoważnienia zarządu, Leszek Piekut, wiceprezes klubu. Teraz poproszę pana sekretarza, aby przedstawił informację. Sprawozdanie z działalności uczniowskiego klubu sportowego Lider w Miłomynie za rok 2020.
Zarząd klubu, prezes Ryszard Portka, sekretarz Andrzej Krzykowski, skarbnik Małgorzata Szymańska. Cele statutowe klubu. Terenem działania klubu jest gmina Miłomen. Klub jest organizacją pozarządową, użytku publicznego, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz wychowania, które celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o bazę sportową szkół oraz pomoc materialną rodziców i sympatyków klubu. Ze względu na pandemię COVID-19 wiele zawodów w roku bieżącym przełożono na późniejszy termin, a dzisiaj wiadomo, że już niektóre zawody się nie odbędą. Zorganizowane zawody przez klub w Miłominie w bieżącym roku szkolnym: turniej tenisa stołowego, puchar prezesa uczniowskiego klubu sportowego Lider, turniej piłki halowej, puchar prezesa UKS Lider, turniej piłki nożnej na Orliku, zawody wędkarskie spławikowe o puchar burmistrza na Stadionie Gminy Miłomen, turniej piłki siatkowej plażowej i mistrzostwa województwa szkolnego w związku sportowego w baseballu. Najważniejsze osiągnięcia w bieżącym roku. Pierwsze miejsce Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w baseballu w Działdowo. Pierwsze miejsce w eliminacjach i awans do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w baseballu również w Działdowie. Drugie miejsce Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodzików w baseballu w Warszawie. I trzecie miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Kutnie. Uzyskanie dotacji ministerialnego programu klub, w ramach którego prowadzono zajęcia w dwóch sekcjach: baseballu i lekkoatletyka. Zajęcia z baseballu prowadzone były w dwóch grupach. Grupa 5 dziewcząt i 15 chłopców w wieku 10-13 lat oraz grupa 15 chłopców w wieku 14-16 lat. Treningi odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny przez okres 4 miesięcy, łącznie 80 godzin treningów. Zajęcia lekkoatletyczne odbywały się w jednej grupie, którą uczestnikami było 7 zawodniczek i 8 zawodników w wieku 10-13 lat. Treningi odbywały się raz w tygodniu, w dwugodzinnej jednostce treningowej przez okres 4 miesięcy, 40 godzin treningowych. Sprzęt zakupiony w ramach programu klub pozwolił na w pełni profesjonalne prowadzenie zajęć, pełne zaangażowanie grup, co z pewnością przełożyło się na atrakcyjność zajęć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam jeszcze sprawozdanie GKS Kormoran Bynowo. Gminny klub sportowy Kormoran Bynowo został założony w marcu 2018 roku. Kadra klubu składa się z 26 zawodników. Wszyscy zawodnicy są mieszkańcami gminy Miłomyn. Średnia wieku drużyny wynosi 22 lata. Najmłodszy gracz ma 17. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Średnia frekwencja na zajęciach wynosi 18-19 zawodników. Obecnie zajmujemy drugie miejsce w warmińsko-mazurskiej B-klasie. Kończący się 2020 rok był bardzo pracowity dla całej naszej drużyny. Wykorzystując własne zasoby ludzkie, wyremontowaliśmy szatnię oraz zamontowaliśmy dla kibiców 80 plastikowych krzesełek. Cały rok prowadzimy pracę nad poprawą nawierzchni boiska, którego stan z każdym kolejnym rokiem znacząco się poprawia. Od roku 2018 także intensywnie pracowaliśmy nad poprawą stanu boiska w Liwie, które znajdowało się w tragicznym stanie, a które w tym momencie służy nam jako boisko treningowe, na którym rozegraliśmy ostatni mecz rundy jesiennej w 2020 roku z drużyną KS Pogrom Aniołową, wygrany przez nasz zespół 11-0. Wszystkie prace wykonują zawodnicy i ludzie związani z klubem. Wydatki w roku 2020. Sprzęt sportowy, transport na mecze wyjazdowe, opłaty związkowe, opłaty za sędziowanie, utrzymanie i modernizacja obiektów w Bynowie, usługa księgowa. Na pewno funkcjonowanie Kormorana nie byłoby możliwe bez dotacji z Urzędu Miasta Miłomyn i pomocy ludzi dobrej woli, którzy ku naszemu zaskoczeniu bardzo chętnie pomagali i inwestowali w nasz bardzo młody zespół. Osoby i firmy, które przyczyniły się do rozwoju piłki nożnej w Bynowie. Jest to burmistrz Stanisław Siwkowski, Rada Miasta, firma Sonarol, mleczarnia Ekołukta, grupa DBK oraz pan Ireneusz Sobieski, zawodnicy, którzy bardzo chętnie i sumiennie podchodzą do treningów i meczów. Podpisano przez pana Marcina Kasprowicza, prezesa. Dziękujemy prezesom klubów za
przygotowanie sprawozdań. Przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu Wsparcie Gminy Miłomyn w zwalczaniu skutku wystąpienia pandemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na podstawie dostarczonych kart do głosowania wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Uchwała dotyczy zbycia nieruchomości lokalu mieszkalnego numer 2, zlokalizowanego w budynku numer 1 przy ulicy Nadleśnej. Na podstawie dostarczonych kart do głosowania wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Uchwała została podjęta. Punkt kolejny porządku obrad, punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miłomyn na lata 2020-2035. Na podstawie dostarczonych kart do głosowania wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Miłomyn na 2020 rok. Na podstawie dostarczonych kart do głosowania wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów oraz wolne wnioski i informacje. Punkt 11. Żadne interpelacje ani wnioski nie wpłynęły. W związku z tym nie mamy tutaj do pana burmistrza pytań. Czy państwo chcieliby jeszcze zabrać głos? Proszę. Szanowni państwo, panie przewodniczący, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, pracownicy urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy podejmują w imieniu burmistrza decyzje, są zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe. Takie zostały wiosną złożone w odpowiednim, stosownym terminie. Analizy tych oświadczeń dokonał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie. Przesłał nam taką informację. Drobne, w wyniku weryfikacji stwierdzono drobne nieprawidłowości, które zostaną przekazane odpowiednim osobom. Dziękuję. Dziękuję. Taką samą sytuację mamy w związku z radnymi. Również Rada Miejska, Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie informację. Kilku radnych również otrzyma tutaj uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, w związku z tym kończę obrady 22. sesji